Puls Biznesu. Do słuchania. Pracowałem z osobami, które pod wpływem różnych impulsów chciały jak najszybciej porzucić to, co robiły i zająć się czymś nowym. Ale po przemyśleniu wycofywały się ze swoich pomysłów. Z drugiej strony wielu z nas paraliżuje strach przed ryzykiem. Dr Marek Suchar, prezes firmy rekrutacyjnej IPK, tłumaczy, jak się przygotować do zmiany. Dlaczego ludzie trzymają się pracy, która nie daje im satysfakcji? Przede wszystkim nie wszyscy trzymają się pracy, która nie daje im satysfakcji. I w dzisiejszych czasach jest raczej tak, że całkiem sporo ludzi stosunkowo często zmienia pracę. Z naszych badań wynika, że przeciętny Polak aktywny zawodowo z wyższym wykształceniem zmienia pracę co 3 do 5 lat. To jest stosunkowo często, porównawszy to z przeszłością. Ale jeżeli tak jest, że ludzie trzymają się pracy, która nie daje im satysfakcji, to znaczy muszą mieć jakieś ważne do tego powody. Taką sytuacją może być na przykład ta sytuacja, w której się obecnie znajdujemy. Daje się zaobserwować teraz ogólnie mniejszą dynamikę na rynku pracy, dlatego że ludzie zaniepokojeni tym, co się dzieje dookoła, a właściwie dokładnie rzecz biorąc, nie mając pewności, jak sytuacja się rozwinie, czyli mogąc z mniejszym prawdopodobieństwem przewidywać, co się będzie działo, mówią, nie ryzykujemy, pocierpimy jeszcze trochę, wytrzymamy jeszcze trochę. Może to się szybko wszystko skończy, wtedy będziemy podejmować decyzje. Na razie trzymamy się tego, co mamy, co jest pewne. To może być coś takiego. Są też przyczyny osobowościowe, to znaczy ludzie, którzy mają ogólnie rzecz biorąc spory opór w sobie przeciwko zmianom i trudniej się przyzwyczajają, trudniej się adaptują, mają większą potrzebę stabilności i potrzebę bezpieczeństwa. No, tych przyczyn jest zawsze więcej, jeżeli skutki są duże, to przyczyn jest zawsze więcej. Jako rekruter, na kogo pan patrzy lepszym wzrokiem? Na osobę, która często zmienia pracę, czy taką, która raczej jest wierna jednemu pracodawcy przez lata? To nie jest najważniejsza rzecz. Oczywiście zbyt częsta zmiana pracy, ale oczywiście jest kwestia kryteriów. Co to znaczy często, co to znaczy nieczęsto. Myśmy zrobili badania po to, żeby wiedzieć, co to znaczy często. Jak mówię, przeciętnie w Polsce ludzie aktywni zawodowo z wyższym wykształceniem zmieniają pracę co 3 do 5 lat. No i sytuacja zewnętrzna może różne odstępstwa od tej średniej, od tej reguły usprawiedliwiać. Pracujesz w dużej firmie, która ma taką rozbudowaną strukturę organizacyjną, można się w niej przemieszczać, czyli awansować, może się dużo dobrego cię czeka, w związku z tym jest sens, żeby w tej firmie zostać. Jeżeli chcesz się rozwijać, a firma jest niewielka i struktura płaska, wtedy się zmienia. Są oczywiście, i to było badane przez psychologów, są przypadki takich ludzi, w języku angielskim określa się ich terminem hobo, czyli tacy wieczni wędrowcy właśnie, czy włóczędzy, którzy bardzo często zmieniają pracę, nigdzie nie mogą zagrać miejsca. No to przyczyny właśnie jakieś osobowościowe, znaleziono je. Jakie to przyczyny w strukturze osobowości uniemożliwiają ludziom takie zakotwiczenie się na dłuższy czas. Jakiś przykład? Zachowanie nie jest determinowane przez pojedyncze cechy osobowości, tylko przez ich wypadkową, więc to jak się zbierają różne cechy osobowości właśnie w taki sposób, że ktoś nie jest w stanie się przystosować. Duży, bardzo duży dynamizm, takie właśnie trudności adaptacyjne też, ale jeszcze też inne rzeczy. Natomiast ja myślę, że wracając do tego pana pierwszego pytania, jak patrzę na tych, którzy często zmieniają pracę, tych, którzy rzadko zmieniają pracę. Z naszych badań wynika na przykład, że na początku kariery czynnikiem pozwalającym przewidywać przyszłe sukcesy jest dłuższe pozostawanie w poszczególnych firmach. Ci, którzy dłużej pracowali w pierwszej firmie, to możemy przewidywać, że oni będą uzyskiwali sukcesy zawodowe w przyszłości. Ci, którzy bardzo krótko, nie. Dlaczego tak jest? Długo by trzeba było tłumaczyć. I z kolei po 40 roku życia jest tak, że ci, którzy częściej zmieniają pracę, nie co roku, ale powiedzmy właśnie co 2-3 lata, to są ci, którzy uzyskują sukcesy zawodowe. To z kolei może być związane z tym, że poważniej traktują, nie przyzwyczajają się, planują, dbają o swój rozwój i nie boją się zmieniać pracy, bo są świadomi swojej własnej wartości jako pracownicy, specjaliści, menadżerowie. Więc to jest coś takiego, że na różnych etapach należy na to różnie patrzeć. Ogólnie rzecz biorąc, no to pewnie, że tak umownie rzecz ujmując, ta granica tego, co jest często, a co jest rzadko,
to jest rok, półtora w jednej firmie, tak? Jeżeli ktoś systematycznie zmienia pracę co roku czy co półtora roku, to to jest za często. Zwłaszcza w niektórych kategoriach zawodowych, powiedzmy handlowcy, tak? Wiadomo, że handlowcowi się stawia pewne cele, rozlicza się z nich w jakimś rytmie, najczęściej po roku. Jeżeli ktoś jako handlowiec przepracowuje gdzieś rok, a potem szuka pracy gdzie indziej, zmienia, to znaczy, że nie udało się, bo jakby się udało, to by pracował kolejny rok. Prawdopodobnie. Czynników jest wiele, to zawsze trzeba sprawdzać. Zmiana pracy, zawodu, branży. Od czego zacząć ten proces? Nie zawsze trzeba go zaczynać. To muszą być jakieś powody do tego, żeby pracę zmieniać. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że są takie dwie strategie, jeżeli chodzi o karierę zawodową. Strategia specjalizacji i strategia uniwersalizacji. Czy specjalizujesz się w jakiejś rzeczy tak, że nie ma większego specjalisty od siebie, albo w każdym razie jest niewielu takich jak ty. Znasz się bardzo dobrze, stosunkowo wąska dziedzina, ale ty znasz się naprawdę na niej świetnie, cały czas w tym jednym kierunku. A drugi kierunek to jest taki, że starasz się być uniwersalny, to znaczy robić różne rzeczy. Jesteś księgowym, no to raz w firmie usługowej, raz w firmie produkcyjnej, a raz może jeszcze w jakiejś. Więc możesz różne rzeczy, to zwiększa potencjalnie możliwość znalezienia kolejnych prac. No jednej odpowiedzi nie ma cudownych recept tutaj. Jeśli w swoim mniemaniu pracę zmieniam zbyt często, to jak ten fakt powinienem wytłumaczyć na rozmowie kwalifikacyjnej? Ja bym najpierw usiadł i pomyślał o tym, co się dzieje w moim życiu. Rozmowa kwalifikacyjna to druga sprawa. Jeżeli w swoim mniemaniu robię coś, czego nie powinienem robić, to powinienem najpierw się zastanowić nad tym, co powoduje, że ja właśnie tak działam. Czy na przykład moje trudności związane z przystosowaniem się. Ludzie często tłumaczą swoje niepowodzenia działaniem zewnętrznych czynników. Psychologia społeczna odkryła to już dawno. To jest sposób, który pozwala im zachować pozytywną samoocenę. To nie mi się nie udało, tylko to zadziałały negatywne czynniki zewnętrzne. Ale trzeba zawsze zadawać sobie pytanie, w jaki sposób ja się przykładam do tego, żeby tak było. Dlaczego tak jest? Być może ja tego właśnie potrzebuję. Być może potrzebuję pracować tylko rok w każdej firmie. Być może jestem człowiekiem, który się bardzo szybko nudzi, niecierpliwi i który natomiast świetnie sobie daje radę, szybko się przystosowuje. No to może powinienem być kimś, kto właśnie realizuje, czy pracuje od projektu do projektu, żeby się nie znudzić, żeby nie popaść w jakąś monotonię. A jeżeli ktoś sobie świetnie daje radę w takich okolicznościach, to super. Ale to trzeba się nad sobą najpierw zastanowić. Jeżeli chodzi o tłumaczenie się przed pracodawcą, to ludzie robią co mogą. Natomiast moim zdaniem stosunkowo kiepskim tłumaczeniem jest takie, które często sam słyszałem, że no jak się umawialiśmy z tym pracodawcą przyszłym w momencie rekrutacji, to coś tam, a potem się okazało, że jest inaczej, że firma nie zapewnia mi tego, co się zobowiązała zapewnić, że okazało się, że trafiłem nie tam, gdzie trzeba. No to jeżeli coś takiego się raz zdarzy w życiu, to w porządku, ale poważnej osobie, racjonalnie działającej, nie powinno się coś takiego zdarzyć, to nie powinno być takich serii firm, do których trafiasz i nagle okazuje się, że źle trafiłeś. No to też trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest mój udział w tym, że ja tak źle trafiam. Czy ja się nie dość zastanawiam nad tym, czy nie zadaję pytań, czy nie sprawdzam tych firm, czy może właśnie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej na przykład nie sprawdzam tego, co mnie czeka, albo czy wcześniej przed rozmową kwalifikacyjną nie sprawdzam tych firm jako potencjalnych pracodawców, czy nie stawiam ostro warunków i nie pilnuję ich jakiegoś sformalizowania. Zapisujemy, ile będę dostawał, kiedy. Więc jak mam to w umowie, to muszę tyle dostać. Nie może się zdarzyć, że ktoś się wycofa potem z tego. Jak mówię, jeżeli coś się zdarza w życiu człowieka, jeżeli to są pojedyncze zdarzenia, to może być zawsze kwestia szczególnych zbiegów okoliczności. Jeżeli to są serie, to to nie są najczęściej zbiegi okoliczności. Znaczy jest prawdopodobieństwo, że jest jakiś mój ważny udział w tym, co mi się zdarza i nad tym bym się zastanawiał. Jak się przygotować do zmiany pracy? No właśnie, zaczynając od siebie, to znaczy zaczynając od zastanawiania się tego, zastanawiania się nad tym, co chcę, żeby się działo ze mną, co chcę, żeby się ze mną zdarzyło. Te takie niemądre trochę pytania, które zadają niektórzy rekruterzy, bo z nich nic nie wynika i one nie prowokują też do szczerych odpowiedzi, ale takie pytania właśnie, gdzie pan siebie widzi za ileś tam lat od dzisiaj, to te pytania są mądre wtedy, kiedy się je samemu sobie zadaje, tak? Co chcę, bo mamy jedno życie do przeżycia i w pracy spędzamy właściwie połowę świadomego swojego życia,
życia na jawie, tak? 8 godzin dziennie. Często z kolegami z pracy i koleżankami się widzimy, spędzamy więcej czasu niż z członkami rodziny, więc to jest ważny obszar naszego życia, który się już nie powtórzy. Trzeba ostrożnie postępować w tych kwestiach i rzeczywiście zastanawiać, co mi służy, na co mam ochotę, co mnie uszczęśliwi. Mamy prawo w ten sposób podchodzić do swojego życia zawodowego. Nie zawsze wszystko jest możliwe, to jest jasne, zależy od różnych zewnętrznych okoliczności, ale często moglibyśmy mieć większy wpływ niż mamy, czy większy wpływ na to niż się wydaje. Ale też być bardziej świadomymi tego, czego naprawdę nam potrzeba do szczęścia. Trzeba wychodzić z tego, co chciałbym robić. Pracę zacznij zmieniać od postawienia sobie ważnych pytań, uważa dr Marek Suchar, prezes firmy rekrutacyjnej IPK. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.